I co jest najgorsze w tym wszystkim, to on na dodatek współpracuje z Drake'iem. Technicznie rzecz ujmując, to mają między sobą mini kontrakt, tudzież pakt, no po prostu, nie wiem, sojusz czy coś w ten deseń. Mało tego, gdyby Ratchet ukatrupił Drake'a, to w sumie Quark byłby bankrutem, no bo na dobrą sprawę, no kurde, skoro mają między sobą deal, no to skończyłoby się to dosyć, no nieciekawie dla kapitana Quarka. Dlatego dupka. W sumie ja bym się cieszył, że stałby się bankrutem. Przynajmniej, kurde, zasłużyłby sen na to, co zrobił. Idiota. No i w sumie by stracił reputację i straciłby trochę taki prestiż Quark, gdybyśmy zarżnęli Drake'a. Ale dobra, czas na kolejnego bossa, bo w sumie można by powiedzieć, że to jest drugi już boss. I on się nazywa Blargen Snagul Beast, czy jakoś tak. Jak widzicie, konfrontacja z nim jest dosyć ciekawa, bo on tutaj ma tą swoją tarczę i atakuje nas bombami przeróżnymi. O, do lawy wpadł. Trochę mu hapsa zleciało. I bardzo dobrze. Frajerowi. Quark to jest dupek i niepotrzebnie żeśmy, kurde, się interesowali nim. Serio. Nie lubię go teraz. Śmietnik jeden. Współpracuje z Drake'iem. A nam, kurde, kłamał w żywe oczy, jaki to on dobry nie jest, kurde. Taki z niego, kurde, kolega. Taki z niego, kurde, ten. Nie można nikomu ufać w świecie Ratcheta. To jest prawda, nie można nikomu ufać, dosłownie. Muzyka przy tym bossie jest zarąbista. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Czemu teraz mi zabrakło tego ammo? God damn it. Mamy to. Wow, 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 wow. On musi na ten most pójść, kurde. On nie chce. Chyba że go musimy od tej strony zaprowadzić. Dawaj. O, jest, 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 idzie za nami. On zaraz się utopi, bardzo dobrze, kurde. I to wszystko? Chyba tak. Ale muzykę muszę przyznać, że miał epicką. Co jak co. I teraz chyba musimy stąd już iść. Tak mi się wydaje. Infobot! Chodźmy do niego. I wonder what that infobot is for. Maybe it can replace you. We're pinned down! We're pinned down! The ships are hammering our position from the air! That was a little too close! We need support! Now! Actually, I need support! My entire battalion went AWOL and left me to fight this war on my own! If the enemy doesn't kill those guys, I will! I'm not gonna last much longer! Requesting immediate assistance! Over and out! Those are direct ships destroying that planet. We must help that commando. Are you serious? That's it. I am out of here. Captain Quark is gonna be sorry he messed with me. This is not about Captain Quark anymore. There are innocent lives being lost. Yeah? Well, I'm done with this stupid hero stuff. I got my own agenda now. Ratchet, this is not like you.
What do you know about me? You've spent this whole time looking for Quark. You don't know anything about me. I know that you will do the right thing. Well, right now the thing I want to do is find Quark. How do you start this stupid thing? Have you forgotten? You need a robotic ignition system. I will start the ship if you agree to help that commando. So, blackmail, is it? Fine. Just shut up and start the ship. Back so soon? Oh, you're talking to me. I'm not in the habit of talking to myself, you buffoon. Did you get rid of them? Yes! No. Well, I had this plan, and I thought... You thought? You thought? I do the thinking around here, you slug-brained idiot. I simply needed you to eliminate those two nuisances before they could cause any real trouble. But I wanted to... Do you still want to be the highly paid spokesman for my planet? Yeah? Then the next time I send you to do a job, I want results! Now get out of my sight! O, man, naprawdę. Ratchet i Clank się pokłócili. Jeszcze tego brakowało. No ale pewnie jesteście ciekawi, co dalej. Otóż Ratchet za wszelką cenę chce dorwać Quarka i skopać mu dupę. Clank początkowo uznaje to, że... A może zaraz wam o tym powiem? You deserting maggots! The next time you soldiers try to go AWOL, I'll shoot you myself! Look, I just wanna... Zip it, worm! You see those bombers? If you don't get to the turrets and knock those ships out of the sky, this whole planet's gonna be rubble! Meet me at the city entrance! He needs our help. Yeah? Why don't you go help him? Into another trap? Well, go on. Go fight some evil. At least I'm not a coward. Whatever. As soon as I find Quark, I'm selling you for scrap. No, więc teraz już chyba będę miał dojście do głosu. No. Więc Clank początkowo uznaje to za nie do końca dobry pomysł, ale tak czy siak się do nas przyłącza, no bo bez Clanka no Ratchet nie jest w stanie uruchomić żadnego statku. I to jest prawda. A Drek z kolei wpadł w złość i zawiódł się na Quarku za to, że jego misja się nie powiodła, ale dostał ostatnią szansę od Dreka. Więc może tym razem uda mu się unicestwić Ratcheta i Clanka, kto wie? Ale dobra, jesteśmy na planecie Batalia, więc może wytłumaczę, co tutaj między innymi się dzieje. Więc zadanie na tej planecie jest następujące. Musimy unicestwić bombowce, które atakują tę planetę, co zresztą możecie widzieć w tle, biorąc pod uwagę, co tutaj się w ogóle odwala. To jest w sumie planeta wojny, jak to mogę określić. Nawet przecież coś podobnego zrobił Insomniac w Spyro 2, gdzie był jeden z poziomów, gdzie tam też trwała wojna. I czy wspomniałem wam w ogóle o tym, że Ratchet to dupek? Obraził się na Clanka, bo według niego to przez Clanka Quark zdradził ich obu. Ratchet puknie się w ten swój lombaksowy łeb. Albo w tą lombaksową głowę. Widać, że ego uderzyło ci za bardzo do głowy, stary. Ale muszę przyznać, że soundtrack tej planety jest cool. Więc wbijmy sobie do Gadgetronu. I poszukajmy tego, na co poluję bardzo. Więc mamy to. Tak. Mamy Devastatora. Czyli innymi słowy OP broń. Albo OP broń. I ta bazooka się nam na 100% na pewno przyda. Może nie wiem, czy tutaj na tej planecie, ale styl na 100% się przyda na kolejnych planetach. I nie zignoruję tego faktu, ponieważ zauważyłem pewną ciekawą rzecz. I właśnie tam lecimy do tej rzeczy. W ogóle wspomniałem może o tym, że gdy pokonaliśmy planetę Umbris, to zaczęliśmy drugi akt gry. Jeżeli nie wspomniałem o tym, to wiecie, że tak właśnie jest. Zaczynamy właśnie drugi akt gry. Bo pierwszy akt już został zakończony i w ramach udowodnienia wam to coś wam pokażę teraz. Widzicie? Mamy
dwa z dwóch złotych śrubek. Dwie z dwóch złotych śrubek. Więc... Więc to jest oficjalny dowód, że zrobiłem tam 100%. Dziękuję za uwagę. Ale dobra, mamy tutaj w ogóle możliwość zdobycia skill pointa, lecz nie wiem, czy mi się uda, bo... Aby zdobyć skill pointa, nie możemy ani razu zostać zranieni na tym oto torze, gdzie są wielkie pierścienie, więc... Mogę spróbować, ale nie obiecuję, że mi się uda, okej? Ale zanim to zrobię, zeksplorujmy jeszcze sobie tutaj teren. Bo jednak... no nie chciałbym mieć akcji, że coś pominąłem, a byłem blisko tego. A sądzę, że jestem blisko pewnej kolejnej rzeczy, więc... Tja... Spróbujmy się tutaj dostać. Och... No tego się nie spodziewałem. No ciekawe rzeczy tutaj są. O, tutaj mamy 100 skrzynek, więc tam coś musi być. Na 100%. Jest jammo do blastera. A przyda nam się, uwierzcie mi. Cenię sobie naprawdę soundtrack w tej pierwszej części, serio. Jeden z najlepszych soundtracków. Zaraz... Znaczy w sumie nie, no trójka ma jeden z najlepszych, ale jedynka też jest niczego sobie. I dobra, wydaje mi się, że tutaj póki co nie zrobimy nic. W sensie, no możemy pewnie dużo zrobić, ale może spróbujmy tego skill pointa zrobić, bo myślałem, że tutaj coś ciekawszego będzie. Bo tutaj mamy blargów i w zasadzie skrzynki. I troszeczkę tam innych rzeczy, więc udajmy się w taki bucie do tego challenge'u. Gdzie można zdobyć skill pointa. No dobra, więc spróbujmy w takim bądź razie. Wow, to nieźle, że tak powiem. Jeszcze raz. Dobrze! Póki co idzie dobrze! Na razie idzie spoko i mam nadzieję, że tak oto będzie. Jezus Maria! Jest! Mamy skill pointa! Who are you? What are you doing? We are on a mission to save the galaxy. Speak for yourself and put your hands down. You look ridiculous. Actually, I don't care who you are. I've got to get the heck out of here. I joined the army to get money to go to college. I never knew I'd end up in a war. Go figure. This is a noble cause, sir. Noble, my hiney. I just want to get home to my family. Here, I pulled this off a busted robot. Give me some bolts for bus fare and it's yours. Więc ten koleś chce nam sprzedać infobota za hajs, który będzie potrzebował na jakiś autobus, tudzież transport powrotny, który spowoduje, że wróci się na swoją planetę, więc... Thanks a bunch. Good luck saving the galaxy, or whatever. Greetings, Supreme Executive Chairman Drek. As you can see, we're about to test our newest automated pilot's helmet.
This helmet allows pilots to control our latest high-tech fighters using only their thoughts. Please enjoy the demonstration. We still have a few minor adjustments to make. Oh, if they ever get the kinks worked out of that thing, I have got to get me one of those. If they are working for Chairman Drek, they may know where he is. Is that all you can think about? Drek this, Drek that? I got my own problems. If you cannot see the importance of this situation, you do have problems. Yeah? Well, if you're so smart, how come you fell for Quark's stupid trick? Ah, forget it. We both need to get to this planet, and that's all that matters. Jak to dobrze, że Ratchet od dwójki jest normalny. Bo serio, to co on pokazuje tutaj, to jest szczyt chamstwa i prostactwa. Takiego dupka to dawno nie było. Serio, myślałem, że większym dupkiem jest Moneybags. No dobra, to jest zbyt wielka obraza dla Ratchet, więc cofnę te słowa. Ale dobra. Z kolei cutscenka, która miała przed chwilą miejsce, odbywała się na planecie Gaspar. I tam jest jeden ziomek, który miał pewien hełm. Już rozwieję wasze wszelkie tajemnice odnośnie tego hełmu. Otóż ten hełm to jest hełm, który pozwala na kontrolowanie statków umysłem. I to się nazywa dopiero prawdziwy upgrade. Man. No i w sumie co? Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić i lećmy sobie dalej. Chyba tutaj mamy iść. Czyli w sumie dobrze szedłem na początku, tylko pominąłbym w sumie skill pointa i to, że mieliśmy tą cutscenkę z tym ziomkiem, który potrzebował 2000 śrubek na busa. Swoją drogą muszę przyznać, że nie sądziłem, że uda mi się jakikolwiek skill point zdobyć, bo jak pamiętacie, jeszcze miałem swoje próby na Aridi, które zakończyły się fiaskiem z mojej strony. Ale myślę, że teraz nie będzie żadnego tutaj problemu z tym. Sądzę, że jakieś tam skill pointy może mi się uda zdobyć. Ej, ale przynajmniej to jest moim zdaniem dobra oznaka, że udało mi się skill pointa zdobyć. W ogóle ten wodospad jest piękny tutaj, Jezus Maria. Kolekcja HD jest po prostu piękna, Ratcheta, serio. Po raz kolejny powiem to jeszcze raz. Rekomenduję bardziej granie w kolekcję HD niż w oryginały. I wiem, że to będzie bardzo bolące dla fanów Ratcheta, biorąc pod uwagę, że hej, nie polecam tutaj grania w oryginały, tylko kurde w jakieś kolekcje HD. Ale kolekcja HD to też jest w sumie oryginał, tylko że z podbitą rozdzielczością. No i z czasami ciekawymi glitchami, bo z tego co wiem, Ratchet & Clank jest chyba najbardziej zgliczowany trochę pod tym względem, jeżeli chodzi o grafikę. Bo słyszałem, że właśnie Sly Collection ma coś podobnego i właśnie Ratchet. To nie było dobre. To było bardzo nierozsądne, bym wręcz powiedział. Ale dobra. Styl. Naładujmy se ammo. Chociaż powinienem w sumie z tej bazuki skorzystać, tak szczerze. Z Devastatora powinienem skorzystać. Właśnie, gdzie jest mój Devastator? Jest Devastator. Skorzystajmy se z Devastatora. Ale to zaraz, najpierw blaster. I tych ziomków trzeba skasować. O! Dobrze! Dobrze! Porobiony! I dobrze mu tak, kurde. Blaster! Adbuster! Okej, nie sądziłem, że coś takiego kiedykolwiek zrobię. Spróbujmy zobaczyć, co tam jest, tak szczerze. Ciekawi mnie to. O! Co my tu mamy? Czyżby kolejne 100%? Naliczyłem, że już zdobyliśmy 5 złotych śrubek w tej sesji.
która trwa godzinę i 4 minuty. Zapamiętajcie sobie ten moment, ludzie, bo to może się już nigdy nie wydarzyć. No w sensie, wiecie, to może się już nigdy wydarzyć. No wiecie, o co mi chodzi, kurde. Polska trudna język. Okej. Okay. Szczerze wam powiem, pomimo że nie lubię za bardzo takich klimatów bagiennych w niektórych grach, to pomimo że to nie są bagna, to tutaj w zasadzie taki deszczowy klimat jest okej w tej gierce, na tej planecie. Fajnie jest to zrobione.